Witam was serdecznie w kolejnym, już czwartym odcinku zatestowania pakietu Hot Wheels. Dzisiaj zajmiemy się samochodem Twin Mill czy Carpack, co w sumie brzmi dosyć dziwnie. Natomiast poza autem dostajemy również takie kółka, które wyglądają całkiem spoko. Przed zakupem oczywiście polecam wpisać kod twórcy EDEK, bo możecie mnie w ten sposób za darmo wesprzeć. Dobra, auto już kupione, idę je teraz stringować. Ciekawy dźwięk samochodu, nie spodziewałem się, prawdę mówiąc, czegoś takiego po nim. I ogólnie co do samego wyglądu, to strasznie dziwnie na nim wszystkie malowania wyglądają, więc zostawiłem jakby to bazowe. Bo tak to nie wiem, przez to, że to jest tak wyboiste, to wszystko inne wygląda jakby, nie wiem, zostało zmiażdżone co najmniej. Ale to może jest tylko moje zdanie. Co do hitboxa, to tym razem jest to hitbox do minusa, czyli plank. I jak widzimy, pasuje on całkiem nieźle do tego, chociaż tylne koła są nieco w innym miejscu. Hitboxem Batmobila tak dawno nie grałem, że nawet nie pamiętam, czy to za bardzo lubię. Chociaż kojarzy mi się, że jest jeszcze gorzej niż z Dominusem, ale to zaraz się okaże. No i dobra, mamy już pierwsze spotkanie, czyli ranked 2-2. Zobaczymy, czy to auto będzie potężne na kick-offie. No i kick-off sam sobie był niezły, ale niestety follow-up już... O nie, już nie modyfikował. Dobra, polećmy sobie na tą stronę. Jak to, że jest to auto Kuksira, to strzelmy Kuksir Pincha. Niestety nie strzeliliśmy, ale może leciało nawet w bramkę. Mam nadzieję, że nie tracimy właśnie pierwszej bramki, chociaż w tej sytuacji to ciężko by było cokolwiek stracić. Luki podaje nam piłkę i 1-0? 1-0. Pierwsze wrażenie z tego auta jest takie, że nieco ociężały się w nim czuję. Ale to może zaraz przejdzie, jest to kwestia przyzwyczajenia. Na szczęście nasz teammate spikował i idealnie zablokował przeciwnika po kick-offie, bo już byłem przekonany, że tracimy na 1-1. Nasz teammate, jak widzicie, jest bardzo dobry. Przynajmniej tutaj się wykazał. Dobra, nie ma straty i może być nawet kontra dla nas, jeżeli teammate coś tam dobrego wygotuje. Czekajmy sobie na prawej stronie. Ja sobie zbiorę setkę. Czy to jest groźne? Prawdopodobnie trochę jest. Dobra, chyba nie wiem, czy to obroniłem, ale na pewno teammate nie pomógł. Follow na kick-offie. Udało się zdomować przeciwnika. Tym razem przeciwnika słyszę pod nami, więc jakby mamy kontrę 2-1. Kopnijmy. Nie trafiłem w top corner niestety, ale zbierzemy sobie setkę. Przeciwnik oddał nam piłkę, więc jest dobrze. Co najmniej nie dam rady kopnąć, ale czekamy na midzie, jakby nasz teammate podał. Dobra, nie udało się podać i obyśmy nie stracili chociaż. Dobra, nie tracimy z kontry. Polecę sobie na sufit. Chociaż tutaj wypadałoby zblokować jego strzał, bo jeszcze byśmy z tego mogli stracić łatwo. Zagram sobie do prawej strony, tutaj akurat zrespiła się setka. Dobra, wybijmy to do boku. Nie zbiorę tego przyspieszenia, liżki. Zbiorę je tutaj. Ja to wybiję do lewej strony, żeby nasz teammate mógł to łatwo sfollow-upować. Trochę źle sobie skoczyłem, ale może nic z tego złego nie będzie. Dobra, wybijamy. Teammate do nas. Nie za bardzo do nas. Natomiast może uda się to jeszcze jakoś poddziałać. Dobra, zagrajmy tak sobie do mida po prostu. To jest blokowane. Jakiś backpass. Teammate'a? Nie. Dobra, przeciwnik będzie nas prawdopodobnie challenge'ował. Dokładnie, w sumie mogłem sobie bardziej zaufać, to wtedy jeszcze by z tego coś wyszło, ale i tak mamy bramkę na 2-1. Ale potężny banner ma nasz teammate, nie? Mniejsza. Naszym zadaniem będzie tutaj powstrzymanie tego typka z piłką. I udało nam się nasze zadanie. Zobaczmy, czy będzie od razu kontratak, bo przeciwnik zostawił naszemu 100% sytuację w zasadzie. I teammate to wykorzystuje. Ładnie tutaj aerial bump, czy tam po prostu lot z bumpem. I widzę, że przeciwnicy już postanowili opuścić spotkanie. No ale dobra, po wstępnym zapoznaniu się z autem na dwójkach, czas tutaj przejść do głównego punktu odcinka, czyli rankedów 1-1. Gdzieżbym już miał z pierwszego kick-offa stracić? Dobra, chyba nie. Okej, udało się przeżyć, ale ten hit był bardzo słaby. Generalnie na pewno to auto lepiej się będzie sprawowało dla mnie, przynajmniej na ziemi, niż w powietrzu, więc chyba się skupię tutaj na defensywnych zagraniach i bardziej kontratakach po ziemi. No, moim zdaniem do tego się bardziej to auto nadaje, nie potrafi nim latać zupełnie. I może to nam nawet wyjść, no dobre. Fake? Dobra, piękny fake, idealne zagranie nowym autem, 1-0. Ale no muszę się przyznać, że nie siedzi mi ten hitbox już od samego początku. Spróbujmy, może... Dobra, nie zdąży Kuksira. Dobra, miałem nie latać. Na szczęście przeciwnik sprawił, że nie musimy lecieć, bo nas od razu strzelężował. Przestraszony. Jak strzelę, to mamy 2-0. Dobra, flick był całkiem solidny, ale przeciwnik tak sobie dał radę. A ja postanowiłem nie trafić w boosta, żeby stracić bramkę na 1-1. Dobra, może tym razem będzie lepszy kick-off. Znowu, jakby totalnie, nie mam pojęcia, jak ta piłka poszła akurat w tamtym kierunku.
Dobra, spróbujmy teraz mocniej do lewej. Nie, te kickoffy są fatalne. Ale okej. Zagrajmy sobie do boku. Fajnie by było go zdymować, jednak się nie udało. Przeciwnik oddaje strzał, który nie jest celny, ale niestety podleciał do góry, co uniemożliwia nam łatwą kontrę. Ale nie ma już flipa, zobaczmy, czy złapie z tego reseta. Nie udało mu się. Dobra, złapmy tą piłkę na dach. Przerzućmy nad nim. I mocny kontratak. Nie wiem, czy to doleci. Prawdopodobnie doleci. 2-2. W zasadzie tak teraz sobie uświadomiłem, że ciekawe, ile osób z was, pomimo tego, że wiadomo, każdy na YouTubie, każdy na scenie prosów i tak dalej, czyli, no nie, no tracimy taką głupią bramkę. Chciałem powiedzieć to, że każdy w zasadzie na YouTubie, co można obserwować, czy tam na RLCS-ach, gra hitboxem Octane, czy to Octane, czy to Fennec. Jest to zdecydowanie najpopularniejsze auto. I zastanawiam się, ile z was gra jakby takimi niecodziennymi samochodami. Nawet nie tyle stricte niecodzienne, co z hitboxem Octane'a. Czy po prostu... A nawet to, czy wiecie, jakim hitboxem gracie, to też mnie zastanawia. Czy po prostu sobie bierzecie jakieś auto, co wam się wizualnie podoba i jazda. Bo w sumie to też by była spoko sprawa. I w razie czego, jaki jest wasz ranking hitboxów? Czy tam wasze dwa ulubione na przykład, czy tam jeden, którego najbardziej nie lubicie? Możecie dać znać w komentarzach. Bo moim zdaniem, nie wiem, ja już się tak przyzwyczaiłem do hitboxa Octane'a, że wszystko inne jest dla mnie niezbyt ciekawe. Na drugim miejscu, jeżeli miałbym coś dać, to dałbym hitbox hybrydy. Bo jest on jeszcze w miarę taki zbliżony i nawet przyjemnie mi się gra jakimś, czy to Skylane'em, czy to... W sumie nawet nie pamiętam teraz, co jeszcze ma hitbox hybrydy. Ale jak ktoś ma hitbox hybrydy, to jest dla mnie okej, w każdym razie. Dobra, tutaj przeciwnik nam zostawił open'a. Spróbujmy zrobić slow kick-offa. Nie próbowałem jeszcze tym autem. Wyszło w miarę... O kurde, spóźnione to było na maksa. Prawdopodobnie stracimy z tego? Stracimy z tego. No to jest to, o czym mówiłem parę odcinków temu, że przez to, że auto jest niższe, to ta piłka naturalnie leci bardziej w górę niż do przodu. I dużo więcej czasu ma nasz przeciwnik na to, żeby się cofnąć, a my mamy jakby ciężej dobić piłkę po zrobieniu takiego fejka na kickoffie. Mamy też czas na to, żeby stracić gola na jedynkach. Dobra, spróbujmy zrobić kickoff do prawej strony. Udało się. Nie jesteśmy jakoś w uprzywilejowanej pozycji, ale przez to, że przeciwnik po prostu na to skoczył, to strzelamy sobie na pustą bramkę. Najchętniej bym jeździł do kick-offów tym samochodem, ale jak już trzeba, to zróbmy może normalnego i nie obronię. Dobra, chyba nie jeżdżę na kick-offy, takie postanowienie zaraz robię. Źle mi się robi kick-offy tym samochodem. Także walnijmy tutaj na samym początku fejka. Dobra, mamy piłkę z Afriko, więc to się udało. Przeciwnik... Strzelężował nas na raz, nie wiem, czy to doleci do bramki, chyba nie. Tutaj bomba pod poprzeczkę, niestety nad poprzeczkę i tak to przeciwnik miał właściwie. Dobra. I znowu ładny turn. No a jak na niskie auto, to całkiem ładnie zawróciliśmy, bo niskimi autami ciężej się robi takie zagrania. Zagrywa, ja to sobie tak przyjąłem, że przeciwnik ma dużo czasu na ewentualną korektę, a ja mam dużo czasu na wywalenie się, no nie mogę. Ogólnie grając z tym autem mam wrażenie, że jeżdżę jakimś statkiem, jakimś wielkim, nie wiem czym. No generalnie jakimś gigaokrętem, bo naprawdę tutaj zawracanie i tak dalej sprawia uczucie takiej ciężkości. A ja może w końcu się zastosuję do swoich wytycznych i nie polecę do kick-offa. O, dobra, mamy piłkę, więc zadziałało, ale niestety wziąłem ją sobie na ściankę, czego nie lubię tymi autami. Spróbujmy... Nie, chyba nawet reseta nie złapałem. Dobra, kupijmy go. Dobra, trzeba zrobić coś takiego tym samochodem. Ponownie tutaj nie jedziemy na kick-offa. Nasza taktyka musi być wcielona. Ponownie przeciwnik nam bezpośrednio podał. Spróbujmy strzelić. Nie udało się niestety. Te kick-offy już dużo lepiej siedzą tym czymś. Chociaż i tak jest 6 do 10, więc już raczej przegrano pierwszego spotkania jedynkowego. Dobra, polećmy na kick-offa, bo już by mógł zagrać wtedy na czas, jakby nas zauważył. A tak to przynajmniej mikro szansa będzie. I spróbujmy jakiegoś flika. Dobra, przesada. Za długi hitbox. No i witam w kolejnym spotkaniu. Gramy tym razem na Chiaro, czyli inny przeciwnik. Natomiast z tego co widzę, to dalej kick-offy mi nie idą tym autem. Więc chyba będę musiał serio cały czas próbować zostawić bramce i jakoś to bronić. To spróbujmy przebić przeciwnika, żeby nie mógł szybko skontrować. Jakiś strzał. Nie udało się no, przebić całkowicie. Ale może się uda strzelić open'a? Udało się, 1-0. Dobra, jadę do wznowienia, żeby sobie to przetestować. Tym razem udało się wygrać. Przyjmijmy sobie bardziej do lewej. Jakiś flick. Będzie trzeba to dobić. Nie umiem zawracać tym autem. Jego promień skrętu jest dużo mniejszy niż Octane'a. Co jest dosłownie prawdą, jakby nie zmyślam.
I mnie to zirytowało strasznie, że prawdopodobnie jakbym grał Octane'em czy tam Fang'iem, to strzeliłbym z tego prostą bramkę, że nawet bym się nie zastanawiał, a tutaj nagle jesteśmy w defensywie po czymś takim. Na przykład, że nam zabrał pincha, ale i tak mam prostą bramkę, chociaż mnie widowiskowo. Jakbym takiego pincha zasadził takim autem, to fajnie by to wyglądało przynajmniej. Dobra, nie będę jechał do kick-offa. Tutaj wcielamy naszą strategię. I prawdopodobnie 3 do 0. Dobra, trafiłem. Ledwo, ale się udało. Ponowny kick-off, znowu nie jedziemy. Może to będzie strategia na dzisiaj. W sumie spoko są takie odcinki. Myślę, żeby nagrać odcinek z jakimiś najciekawszymi strategiami na 1v1. Czy to waszymi strategiami, czy to jakimiś, co ja sobie powymyślam. Żeby w jakiś taki niecodzienny sposób zagrać tę rankedę i zobaczyć, czy jakaś strategia przyniesie lepsze rezultaty. Może to być dosyć ciekawe. Teraz przeciwnik pewnie z każdym kolejnym razem przestanie się ruszać. Nie wiem, o co chodzi. Dobra, już się rusza z powrotem, więc to było jego takie chwilowe zanieruchomienie. Zanieruchomienie? Nie wiem, jakieś słowo chciałem użyć dziwne. Ale dobra, strzelężujmy na raz. Strzelisujmy go. Zbierzmy sobie tą piłkę do defensywy, chyba że nam się nie uda. Przynajmniej setkę zebrałem. Uda się to za to obronić. Nie, nie uda się. Dobra, nieważne. Spróbujmy kolejny raz nie lecieć do kick-offa. On ponownie nam podał, ale totalnie nie umiem wyczuć strzału tym samochodem. Żeby to nawet jakoś leciało jakkolwiek sensownie. Okej, weźmy sobie tą piłkę. W taki oto mikrosposób przebijmy nad nim. On powinien mieć mało boosta, ale niestety zebrał setkę. Ja mam nadzieję, że zdążę zebrać tą, zanim zostaniemy pogrążeni. Tutaj fake challenge, fake challenge. Tym razem nie strzelę sobie samemu, bo ja próbując to lekko obronić. I czy to będzie go dla nas? Prawdopodobnie nie. Chociaż nie wiem. Dobra, nie trafiłem. Już był ciężki. Dobra, zagrywamy do defensywy. Na prawą ściankę i to jest szansa na aeriala, którego miałem unikać, ale dobra. Najbardziej nie lubię robienia flip reseta takimi samochodami. A jakieś inne zagrywki, jak już mam flipa od sufitu na przykład wziętego, to jest ok. Dobra, musimy, nie wiem czy zdążę, jak on to dobrze kopnie. Nie mam szans. Muszę się opamiętać i już więcej nie latać tym autem, bo to naprawdę jest pakowanie się w gips. Dobra, tutaj przeciwnik nam oddał piłkę. Ja niestety zrobiłem to do dupy, natomiast przeciwnik i tak nie trafił gola. Weźmy sobie setkę, bo będzie ona nam potrzebna bardziej niż kiedykolwiek. I mamy pustą bramkę, więc 5 do 3 dla nas. Tak właściwie to zdałem sobie sprawę, że zamiast testować to auto, to już się pogodziłem z tym, że źle mi się nim gra i jakieś te metody testuję bardziej na to, żeby mimo to wygrać. Tutaj tracimy gola. Ale chyba będę jednak latał na taki kofi i tak dalej, bo to jest dosyć oszukańcze. Muszę się pogodzić z tym, że słabo mi się gra tym autem i spróbować je po prostu zrecenzować już do końca, no chyba, że po prostu zostaniemy przy tym, że gra się nim słabo i tyle. Trzeba się jak najszybciej cofnąć, przeciwnik akurat nie trafił w boosta, więc miałbym okazję. Nie obronię tego, za dużo miejsca mu zostawiłem. No i dobra, kick-off powiedzmy, że całkiem wygrany. Tylko nie dajmy sobie strzelić od razu. Dobra, to powinien być open. Mam nadzieję, że zdąży go strzelić. Proszę, bądź in. Dobra, ledwo strzeliłem, ale jest gol. Grając z takim autem są naprawdę zadziwiająco duże obawy, że... Nie, no kick-off tym syfem. Nie będę jeździł na kick-off tym autem, bo to nie ma sensu. Autentycznie wszystkie będę przegrywał praktycznie. Nienawidzę go pod tym względem. Proszę, nie straćmy. No i tracimy. Zirytowałem się. Teraz zostańmy w bramce. Może nam poda piłkę. Udało się dostać padanie, więc jest ok, ale dawno mi się tak jakimś autem źle nie grało, ale to hitbox jednak bardzo dużo robi. A, dobra. Strzel samobuja? Dobra, strzelił samobuja, 7 do 7. Ok, kick off. No, powiedzmy, że przegrany, bo niby przebyliśmy na jego stronę, ale on ma i piłkę i boosta, więc nie ma co się tutaj cieszyć. I tracimy po jego fliku. Też strasznie w głowie siedzi to, że to auto się wydaje takie potężne i przez to wizualnie dużo wolniej przyspiesza niż na przykład jakbyśmy grali takim Octane'em. Przez to, że Octane jest krótki, a wszystkie auto mają taką samą prędkość, to Octane się wydaje zwyczajnie szybszy, tak? Psychologicznie to wychodzi już. Dobra, spróbujmy go zdemować. Teraz tylko jakoś strzelić Opena. Proszę, wejdź. Dobra, 8 do 8. Cały czas mamy szansę, żeby wygrać to spotkanie. Dobra, nie będę jechał na kick-offa, all in. Lecimy w to, że on nam poda. Dobra, jest git. Spróbujmy zdemują... Nie, dobra, tracimy gola po aerialu w zerowej sekundzie. Najgorszy scenariusz, jaki może być. Dobra, nie tracimy jednak.
Ale będzie kolejny kick-off, czyli też słaby scenariusz. Dobra, nie jadę na wznowienie. Coś się złego może stać. Prawdopodobnie nic. Tracimy od razu gola. Za dużo tych kick-offów było w tym meczu, żeby Ziemek już się nie skapnął. Ale no nie, jakbym pojechał, to i tak bym przegrał kick-offa. No i okej, żeby to jakoś podsumować, to myślę, że moim zdaniem jest to zdecydowanie najgorszy gatunek hitboxa. Mam na myśli tutaj hitbox plank, czy też batmobile, zwał jak zwał. No nie potrafię tym czymś grać, czuję się zbyt ociężały, żeby w ogóle coś z tego wysnuć. No i tak naprawdę nie wiem, czy... Ogólnie nie ma żadnego auta z tym hitboxem, co by się wysoko w moim rankingu pojawiło, więc nie wiem, czy nie zrobić jakby osobnej tier listy co do samego gatunku hitboxu, że na przykład jeżeli jakimś autem mi się gra najlepiej z danego hitboxa, to jest ono na samej górze. Chociaż z drugiej strony, jeżeli tak tym autem bym nigdy nie grał przez to, że jest takim tragicznym hitboxem, to w sumie nie ma chyba tutaj powodu, żeby umiejscowiać się nieco wyżej. Więc widzicie już moją tier listę. Bez owijania w bawełnę jest to chyba mój najbardziej znienawidzony hitbox, jaki może być. Ale no już dobra, już się nie będę wyżywał na tym aucie. Dajcie znać, co o nim sądzicie. Dajcie znać, jakie hitboxy są wasze ulubione i znienawidzone. A już nie będę przedłużał. Życzę wam miłego dnia i elo elo.